Im wcześniej postawione jest rozpoznanie choroby genetycznej, tym lepiej rokuje to dla pacjenta. Szczególnie odnosi się do wybranych, wrodzonych wad metabolizmu, które przebiegają z odkładania pewnych substancji w tkankach, co ostatecznie prowadzi do uszkodzenia mózgu, wątroby czy serca. U takich pacjentów szansą jest leczenie enzymatyczne, natomiast takie leczenie powinno być wprowadzone odpowiednio wcześnie. U niektórych pacjentów rozpoznanie w momencie wystąpienia typowych objawów oznacza spóźnione rozpoznanie.